Siemano. Bardzo szybki i nieplanowany wypad na Silka T. Augustów. Baterii jest mało, drona mam ze sobą, ale on też coś nie współpracuje. Ale zobaczymy, co wyjdzie i co nagramy. Ej, yo! Trzeba uważać, bo tu są same popeczki. Okay. Szkło jak zawsze ucierpiało. Zwiedzający nie mają litości. I mamy salę. Salę, halę. Mamy kebaba. To wszystko wygląda, jakby tu ktoś tworzył planszę do gry w paintballa. Są oznaczenia, tu jest składka. Zaraz rzucimy okiem. Jest jakaś kebabownia, spawn point czy coś w tym stylu. Wszystko ternitem zabezpieczone, ale do dziury nie wpadniesz. Ktoś tu się nanosił tych wszystkich płyt i azbestu, ale tu nie ma żadnych śladów, więc chyba nigdy nie użyli wariaciki. A tam praca wrze. Piła hałasuje, ktoś tu gdzieś tam działa. Tutaj też są opony, są oznaczenia. Jest kolejna hala. I w niej tak to wygląda. Kolejne pomieszczenia, dużo kafelki, czy to była jakaś łazienka, może kuchnia, bo dużo okien i jakieś regały i znalazłem raport zmianowy i jest 99 rok, jest ładnie opisany, stan surówki i mamy wszystkie parametry, ilości. Wszystko ponotowane jest. I tu też chyba jakaś papierologia była. Nie wiem. Jesteśmy za kebabownią. Wszystko rozdupcone. Tutaj mamy lodowisko. I przydało się jakieś wejście na górę. Więc będę poszukiwania.
dużo pyłu, ale są jakieś schody, więc idę tam szukać. We were infinity. Pełno śladów zwiedzających. Na pewno ci nie brakuje. A ja mam klatówę i idę. No i pan kolega jest. Udało się trochę wejść wyżej. Idziemy wyżej. Odpaliłem drona, ale albo bateria już nie ta, albo ta temperatura już mu nie służy. Szukamy go. Tudum, cały. Obok głównych budynków są też jakieś mniejsze poboczne. I też to jest temat do obczajenia. Jest też trochę żelastwa. Jakieś wyciągarki tu zostały. I... O, ho, ho. Coś tu jedzie, coś tu jedzie. Okej, właśnie wybyłam z tego przybytku opuszczonego. Bateria mi się kończy, ręce zamarzają. Ale co jest, to jest. Dzięki. Thank you.
Thank you.